Cześć, jest 15:47, dzień piąty, 52 kilometry za mną. Było ciężko, było trudno. Raz mi się zawiesił nawet zegarek. Nie chciał w ogóle pokazywać mojej pozycji właściwej, ponieważ no, ten strzałeczka niebieska, którą jestem ja, stała w miejscu, pomimo że ja się przemieszczałam. No ale na szczęście miałam naładowany telefon. Locus Map świetnie zadziałało, ono się odnalazło i upewniło mnie, że jestem we właściwym miejscu, bo tak nie do końca byłam pewna, ponieważ akurat biegłam w miejscu, gdzie nie było żadnych dróg. I to nie ja sobie to wyznaczałam. Zrobiłam wam zdjęcia, siedzę na takim drzewie przewalonym, a z tyłu jakieś ruiny, chyba piwniczki, krzaki wszędzie wkoło i to generalnie była moja droga. Ale dałam radę. Przez ostatnie 10 kilometrów jechał na rowerze ze mną mąż. Teraz popędził do samochodu, żeby go przestawić w inne miejsce. A ja lecę dalej. Dzisiaj nie wiem, ile zrobię, na razie jest 52, ogółem 388. Znowu jest słońce, momentami robi się bardzo zimno, za chwilę bardzo ciepło. Wszystko zależy od tego, gdzie biegnę. Czasami pada śnieg, czasami pada grad, czasami jest takie piękne słońce, ale jest dobrze. Do następnego punktu planowo, czyli do Trzmie coś tam, Trzmielewa chyba, jest 18 km 800 i tam na pewno dzisiaj dotrę. Czy dotrę dalej? Nie wiem, zobaczymy. Jutro w planie Debrzno. Dzisiaj na trasie była tylko jedna osoba. Cześć Jareczku, cześć. Była tylko jedna osoba, no i drugą osobą był mój mąż. Taka odmiana do wczorajszego szaleństwa. Ale też jest dobrze, daję radę. Zmęczenie już oczywiście czuję, ale przypuszczam, że jak się wyśpię, to znowu rano będę czuła się dobrze. Nogi sobie, stopy sobie wypilinguję wieczorem. Przy samochodzie nie będzie to łatwe, ale damy radę. Z butelki zrobimy sobie miskę i jakoś będzie. Cześć kochana, codziennie czekam na wiadomości od ciebie. Bardzo dumna z ciebie, trzymam kciuki. Całuski, cześć, całuski Sylwia, Ilona, Kasia, Jarek. Bardzo się cieszę, że jesteście. A ja tak sobie trochę z wami poszłam. No i za chwilę wyłączę się i lecę dalej. Mam nadzieję, że już trasa nie będzie robiła mi niespodzianek, bo niespodzianki były. Niektóre kilometry miałam po 14 minut, dlatego że po prostu droga na przykład szła przez bagna. No to przecież nie będę szła przez bagna, bo jeszcze nie zwariowałam aż tak mocno, więc naokoło szłam. Później szukałam traka, dochodziłam do trasy i były kolejne bagna, więc... No, więc miałam dużo niespodzianek dzisiaj na trasie, no ale jakoś się odnajduję, a to oznacza, że mózg jeszcze działa. Mam do was prośbę, bo ja na to nie mam ani czasu, ani siły, ani mój mózg pewnie nie pracuje. Jak ktoś ma ochotę i możliwość, to żeby mi liczył na Strawie kilometry i przewyższenia, bo jestem bardzo ciekawa, ile mi tego wyjdzie w sumie, ile przewyższeń. Codziennie jak kończę trening, to on się zapisuje, więc na Strawie są aktualne dane. Jakby ktoś z was miał ochotę mi to policzyć, to będzie cudnie. Co do zażycia bez niespodzianek, pewnie, że tak. Niespodzianki są fajne. Co do lekcji, jakie dzisiaj wyciągam, to, że jak będę biegła dookoła Polski i będę chciała z wami mieć kontakt, to chyba potrzebuję jakiś inny telefon, innego operatora, nie wiem, może satelitarny, może coś, no bo prawie wcale nie ma zasięgu. Nie rozumiem czemu, ale bardzo mało jest tego zasięgu. Co jeszcze chciałam powiedzieć? A, były sarny, były jelenie, były wiewiórki, bardzo dużo tego było, bo biegałam w różnych takich miejscach niedostępnych dla ludzi, ale tam było pięknie, bajecznie, cudownie, no i fajnie. Jeszcze daję radę, nie chcę się zatrzymać, bo jak się drona ci załatwimy, no to byłoby fajne. Nie chcę się zatrzymać, bo jak się zatrzymam, to pewnie będzie mi ciężko ruszyć, wiecie, najtrudniejszy pierwszy krok. Nogi mnie już trochę bolą,
Ale będzie dobrze. Buziaki.